Kto nie próbował, nie wie, że sama to nawet trawa ładna nie wyrośnie. Trzeba ciut wysiłku, za to jaka duma i zadowolenie, jak dbamy, kwitnie i pachnie. W miastach większość balkonów nie jest kwietnych, a to błąd. Kombinujemy zatem jakieś naczynie czy skrzynkę i można. Proponuję nasze kochane bratki. Wiem, że one są przez niektórych niekoniecznie lubiane, ale w zależności od tego, jak się je zastosuje, mogą tworzyć bardzo, bardzo ciekawe kompozycje. Teraz są sokrotki, teraz są hiacynty, więc będzie jeszcze pachnieć w ciepły, słoneczny dzień. Szafirki, są tulipany, które także w chłodniejsze dni będą długo cieszyć oko na balkonie. A potem przejść na tę balkonówkę taką typową, czyli pelargonie, begonie i tak dalej. A co z tymi, co mają domy, a przy nich choćby skrawek ziemi? Jest czas na przycinanie niektórych drzew i krzewów, nie wszystkich. Jest czas na to, żeby wsadzać pomalutku, wsadzać nowe byliny. Jest czas na to, żeby dzielić byliny w ogrodzie, czyli rośliny wieloletnie. Jest też czas na to, żeby zbudować kompostownik, do czego serdecznie namawiam. A taki kompostownik to dopiero jest super i eko. Spróbujcie, już nawet z jednym kwiatkiem. Nie sposób się nudzić.